Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się czasem, żeby gawędzić o książkach, a też czasem nie o książkach, tylko o jakichś innych rzeczach poważnych i mniej poważnych. No i ja dzisiaj tutaj jestem, żebyśmy sobie porozmawiali akurat nie o konkretnym tytule, ale może o książkach w ogóle, ponieważ dziwnie szybko, proszę Państwa, ucichł entuzjazm po tym nieszczęśliwym wydarzeniu, jakim było wręczenie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk i zrobiło się cicho. I inne historie, inne histerie są na tapecie, które mają zwrócić uwagę czytelnika na autorów, przeważnie słabych, wtórnych i nie podnoszących żadnych istotnych kwestii, natomiast no, realizujących się w pewnym, jakby to powiedzieć, programie propagandowym. Jak studiowałem historię sztuki, to było takie pojęcie program ikonograficzny. Państwo wiedzą, o co chodzi, ja też wiem, o co chodzi. Każdy rozsądny i w miarę przydomny człowiek wie, o co chodzi. Teraz mamy program propagandowy. Tak? On nie jest wizualny, tylko taki no, wyobrażony. Tak? Chodzi o pewne treści, które się przemyca w literaturze. Treści, które niektórzy uważają za antypolskie, inni uważają za postępowe, jeszcze inni za antysemickie, jeszcze inni za skandaliczne, obrazoburcze i tak dalej. Jak zwał, tak zwał, to nie ma żadnego znaczenia. To są treści zadekretowane. Po prostu zadekretowane. Nic poza nimi tak naprawdę nie może się ukazać, a jeżeli się ukaże, to zostanie zmarginalizowane. Zostanie zmarginalizowane poprzez grupę tak zwanych krytyków, ludzi, którzy nie mając pojęcia o niczym, uzurpują sobie prawo, żeby orzekać o wszystkim. I po cóż oni są? No oni są po to właśnie, żeby pilnować tego, jak to się używało takiego wyrazu w książkach o Dzikim Zachodzie, korralu, czyli takiego ogrodzenia, po którym biegają barany. Te barany to czytelnicy, a kowboje na koniach pogwizdujący wesoło to właśnie krytycy, którzy usiłują tych czytelników skierować w tę czy inną stronę, gdzie stoi jakaś pasza. Tak? Ta pasza to treść w książce bądź w jakiejś publicystyce telewizyjnej, czy w jakimś nagraniu, czy w filmie. Chodzi o konsumpcję treści. I to wszystko, proszę Państwa, musi być tak zorganizowane, ale to nie znaczy, że poza tym programem propagandowym i poza pasterzami, których musimy znosić z obrzydzeniem, niechęcią, no, przeklinając pod nosem, że poza tym nie ma żadnego innego świata, gdzie nie ma rzeczy ciekawych, interesujących, gdzie nie ma relacji, które można było w sposób ciekawy opisać. Oczywiście, że są, jest tego mnóstwo. Zdziwienie tylko wyrażam tym, że ludzie, którzy mając pretensje do ilorazu i jakąś tam świadomość okoliczności, z taką ochotą uczestniczą w realizacji tego propagandowego programu, który przecież nie prowadzi do niczego dobrego, prawda? To jest jasne. Idiota nie może, proszę Państwa, zrobić niczego sensownego, co zaowocuje no, czymś, co nas ubogaci duchowo, tak? Albo nawet zmieni nasze życie realnie, tak? No bo ja na przykład produkując te książki, wydając je, narażając się na jakieś ostracyzmy, na jakieś wyzwiska, na jakieś nieprzyjemne sceny, i jakąś publicystykę wrogą, no ja zmieniam swoje życie realnie, tak? I zmieniam też, mam nadzieję, życie niektórych ludzi w sposób realny, bo te treści do nich docierają. Ja nie obawiam się napisać książki o świętym Andrzeju Boboli czy o świętym Stanisławie i powiedzieć, co ja o tym myślę naprawdę, tak? Oczywiście to zostanie zlekceważone, dlatego, że to jest beletrystyka, można jej przypiąć różne łatki. Natomiast no, ja mogę wyrazić zdziwienie, dlaczego akurat ta beletrystyka jest lekceważona, a beletrystyka pisana przez ludzi no, słabych na umyśle i wtórnych, produkujących jakieś histerie typu, ja celowo mówię histerie, bo to mi już weszło w krew, typu, nie wiem, najpiękniejsze kobiety międzywojnia, tak, bo największe skandale PRL-u, tak, że akurat ta publicystyka jest promowana. To jest bieda z nędzą. Kogo to, proszę Państwa, obchodzi? No, to jest taka formuła, że autorzy, publicyści, autorzy takich książek ambitnych, krytycy, jakich tam byśmy nie nazywali, oni próbują wmówić człowiekowi, że jest jakiś pułap, jakiś poziom, do którego koniecznie trzeba doskoczyć i trzeba te aspiracje wyrażać, a na koniec to się i tak wszystko w jeden sposób kończy, że się pisze jakieś historie o, pardon, dupie Maryni i huzarach, tak? Tylko osadzone w realiach, albo powieść z kluczem, tak? I my się mamy domyślać, czy ten Kowalski to nie jest czasem Sekuła, tak? A Wiśniewski, czy to może nie jest Roman Gier,
tych, tak? I donikąd to więcej nie dojecie. To możecie Państwo mieć z tego pewność. To w ogóle ten pociąg będzie kręcił się w kółko, bo to w istocie nie jest pociąg, tylko kolejka taka z dioramy, która jeździ sobie dookoła napędzana baterią. Czasem potrafi się wykoleić, ale wtedy przychodzi mądry pan i stawia ją z powrotem na torach. Taka metafora, może nawet lepsza niż metafory prezydenta Wałęsy. I do stymulowania tych wszystkich emocji, o których tutaj mówię, służą pisarze. Oni mają po prostu w tego propagandowego trupa, który gdzieś tam leży na polu, tchnąć nowe życie, przyłożyć mu elektrodę do ucha, włączyć prąd i to ma zadrgać i stanąć na nogi i wygłosić jakąś kwestię. No inaczej nie można tego oceniać, proszę Państwa. Jeżeli dociera do nas informacja, że Jerzy Pilk, dotknięty ciężką chorobą, niech mu Pan Bóg da długie lata i zdrowie, nie chodzi mi bynajmniej o chorobę alkoholową, tylko tego Parkinsona, o którym on opowiada i pisze. Niech się pan trzyma, tak na marginesie. No, bierze się zapisanie książki o jakichś swoich starszych uczuciach do jakiejś młodej osoby płci żeńskiej. Proszę Państwa, ja rozumiem, że ludzi to wszystko bawi, tak? Mi jest coraz trudniej o tym opowiadać, bo ja mam 50 lat i za chwilę wszyscy będą mnie podejrzewać, a bo ty też byś tak chciał, tak? No więc ja to mówiłem mając lat 30, mając lat 40, tylko że to nie było niesłyszalne. Więc mogę jeszcze raz powtórzyć teraz, kiedy mam 50, na co nie wyglądam, że proszę Państwa, to pisanie nasze, które, po co są te książki? No po to, żeby grupować jakichś ludzi, integrować ich wokół jakichś treści, tak? No jeżeli integrujemy wokół jakichś treści ludzi mówiących po polsku, no to nie może być taka histeria, no po prostu. Nie mogą być takie dyrdymały, musi być coś innego, coś fajniejszego, tak? Ja nie mówię, że to od razu ma być opisywanie przygód dzielnych rycerzy na dzikich polach, bo to już było, proszę Państwa. Pisarze są po to, żeby szukać nowych dróg, brać na siebie ryzyko i próbować zainteresować czytelnika tym ryzykiem również. Ja tak robię. Z jakimś tam sukcesem, może nie oszałamiającym i nie przesadnym, no ale coś tam mi wychodzi. No a panu Jerzemu Pilchowi jakoś nie chce, tak? To samo jest ze Szczepanem Twardochem, do którego w zasadzie to już słów brakuje, bo teraz ponoć operę Szczepan napisał i ta opera jest nawet grana na Śląsku, gdzieś w Harmonii, w Katowicach, a on napisał libretto do tego. Proszę Państwa, to są wszystko jakieś socjotechniczne chwyty, ponieważ ja obserwowałem uważnie, ponieważ nie miałem wielu zajęć jako dziecko, często chorowałem i leżałem w domu przed telewizorem, więc oglądałem ten telewizor od świtu do nocy w zasadzie. Tam były różne rzeczy. Taki przegląd manipulacji komunistycznych, bardzo prymitywnych, trochę bardziej wyrafinowanych i bardzo wyrafinowanych. Na różnych polach aktywności twórczej, powiedzmy, tak to było. Zaczynając od takich eksperymentów artystycznych, pamiętam, puszczali w telewizorze komunistycznym takie filmy kręcone z jakichś slajdów na szkle, jakieś takie animacje przedziwne, to leciało, było to okropne, ale za tym stał jakiś wybitny artysta nowoczesny i trzeba mu to było puścić w ogóle przed dobranocą. Dzieci płakały, jak to widziały, ale leciało. A w nocy leciały opery do tekstów Mrożka. Wyobrażacie sobie Państwo to? Kynolog w rozpaczy, taka jest opera na podstawie tekstu Mrożka i są też inne. Bardzo głupie w ogóle, absurdalne i bez sensu, ale ktoś to umieszczał, ktoś to grał, był na to budżet, tak? Byli aktorzy śpiewający, którzy to odgrywali. Po co, komu, dlaczego? Trudno w ogóle orzec, bo nie sądzę, żeby kogoś to mogło zainteresować realnie. No ale jednakowoż było. No i teraz no, za tym coś musiało stać, prawda? No wiadomo, że Mrożek nie był żadnym opozycyjnym twórcą, tak? Tylko był człowiekiem, który uspokajał emocje tego biednego ludu, tak? I je w jakiś tam sposób stymulował, tak? A w końcu wyjechał na tą emigrację. Ale jego sztuki dalej były puszczane w telewizji i w latach 80. i nie było w tym nic dziwnego. Nikt jakoś nie zwracał na to uwagi w czasie, kiedy pan Sławomir już sobie mieszkał w Meksyku. No a dzisiaj mamy Szczepana, tak, któremu robią operę, tak, i wszyscy, o Boże, opera, po prostu, jakie to niezwykłe. To nie jest nic niezwykłego, proszę Państwa, to jest rzecz stara.
I nie dość, że stara, to jeszcze oklepana i nieciekawa, bo ja nie chodzę do opery, nie ukrywam tego, nie mam takich aspiracji, nie znam się na muzyce, nie potrafię niczego zaśpiewać, nie potrafię niczego ocenić, jeżeli ktoś śpiewa. Jak grają, to słyszę, nie? Moja edukacja muzyczna zatrzymała się na tym etapie. No a skoro tak, no to skoro to jest stare, powtarzalne i tak samo nieciekawe jak te kynologi w rozpaczy, co to do nich muzykę pisali, żeby Mrożek miał parę złotych dodatkowych na emigracji, no to nie ma sensu się tym zajmować, a już o ekscytowaniu się tym nie ma mowy. Być może jakiś wewnętrzny krąg znajomych pana Szczepana takie ekscytacje przeżywa, no ale my doprawdy nie musimy. Ja oczywiście wiem, że nie mamy wpływu na media i nie możemy decydować o tym, co media piszą, czego nie piszą, no ale media są też do tego, żeby to pole propagandowe uprawiać. Proszę państwa, my naprawdę nie musimy. Nie musimy się tym ekscytować, nie musimy słuchać wokalistów, których nie lubimy. Ja nie lubię Dawida Podsiadły. Jak Dawid Podsiadło śpiewa, to wyłączam radio w samochodzie. Nie musimy czytać tych wszystkich rzeczy, nie musimy ich słuchać i nie musimy się nimi przejmować. To jest ważne. Każdy ma jakiś swoich ulubionych pisarzy. Dobrze jest odkrywać tych pisarzy. Ja sobie w myśl sugestii kolegi Stanisława Ordy, który kiedyś pisał jako unuk Alhai, kupiłem książkę pod tytułem Straszykoń w różanych sidłach, która jeszcze do mnie nie doszła. Mam nadzieję, że dojdzie. To też ciekawa sprawa, bo to jest ten krąg twórczości Austriaków, Żydów austriackich, Niemców z Austrii, pół Czechów, prawie Węgrów, którzy pisali przed I wojną światową i tuż po niej na emigracji w Ameryce, czy w Niemczech, czy w Austrii. To są, proszę państwa, szalenie ciekawe, niezwykle inspirujące rzeczy, o których ja co jakiś czas mówię i wymieniam na ten temat jakieś uwagi z całkiem przypadkowymi ludźmi. Jak byliśmy w Baranowie, to z doktorem Mozgolem, żeśmy sobie porozmawiali o prozie Józefa Rota, bardzo interesującego pisarza, który głęboko zapadł w moje serce, i książka Marsza Reckiego to jest książka, do której często wracam. Serial nakręcono, ja już o tym mówiłem. Bardzo ciekawy. Ten przedziwny świat odchodzącej monarchii, wydrążonej w środku, niesamowitej wolności osobistej, o której my możemy tylko pośnić sobie dzisiaj, jak to tam wyglądało. Nie, bynajmniej niebezpieczny, znaczy w sensie, że ten niebezpieczny, że bardzo mało było tam poczucia bezpieczeństwa, dlatego no, szalejące gangi, jakieś żydowskie, ukraińskie i inne. Także gangi parlamentarne, o których tu mówiłem. No i ta niezwykła kreacja, która się tam w tej schyłkowej monarchii nagle pojawiła w kilkunastu głowach i eksplodowała. Ja już nie mówię o tym Muzilu, którego nie czytałem i pewnie nie przeczytam, ale naprawdę jest mnóstwo świetnych autorów. Leo Peruz, do którego wracam bardzo często. To jest coś, nad czym warto się moim zdaniem pochylić. I do czego w różnych kontekstach można powracać. Jeszcze była taka książka Budowniczy Ruin, którą mi kolega szczerze polecał. Ja ją mam, zacząłem czytać, ale coś mnie oderwało od niej, muszę chyba do tego powrócić. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Trzeba by było jakieś, no, antologii to nie zrobimy, bo to trudne i też niesprzedawalne, ale w jakiś sposób można by było tym ludzi zainteresować, tylko w jaki. To jeszcze pomyślę. Jakby to można było zrobić. To jeszcze, proszę państwa, pomyślę i zobaczymy. No naprawdę nie trzeba czytać Szczepana Twardocha, zwłaszcza, że to jest naprawdę słaby autor. Są inni, nieżyjący co prawda, ale o wiele ciekawsi. Co jeszcze do tego mógłbym dodać, do tej gawędy o książkach? Aha, proszę państwa, ponieważ marne są szanse na to, że zaczną nagle wydawnictwa wydawać interesujące książki, ponieważ wydawcy idą za takim bardzo powierzchownym śladem, tak? To znaczy, no, usiłują znaleźć jakąś sensację, żeby na tej sensacji zarobić, nie rozumiejąc, że tak naprawdę ludzie mają ograniczony wachlarz emocji. On jest zagospodarowywany i ciągle zagospodarowany przez, moim zdaniem, ciągle tych samych ludzi, tak? To są jakieś
ferlagi amerykańsko-niemieckie, które produkują te wszystkie, żeby nie powiedzieć żydowskie, te wszystkie histerie, te wszystkie emocje tłoczone następnie ludziom do głów w rozmaitych formach. To jest przepisywane jedno od drugiego i tak sobie leci, więc żeby zrobić coś ciekawego, to naprawdę trzeba odwagi. Przede wszystkim trzeba odwagi, żeby poeksperymentować formalnie, tak? A żeby poeksperymentować z formą, no to trzeba tą formę jednak zrobić w taki sposób, żeby ona była jakoś przyklejona do współczesności, bo nie ma co, bo łatwo zrobić pastisz, tak? Z którego wszyscy się będą śmiali. No więc żeby książka była na tyle ciekawa, żeby zrobiła sprzedaż, no bo umówmy się, nie chodzi nam o to, żeby zrobić eksperyment, który nie zostanie zauważony przez nikogo, bo nie łudźcie się, że dzisiaj jakikolwiek krytyk zwrócił uwagę na kogoś spoza środowiska, w którym sam funkcjonuje, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Chodzi o to, żeby bez pomocy tych oszustów, krytyków, bez pomocy dziennikarzy, bez pomocy w zasadzie nikogo, zrobić sprzedaż. To jest cel. To jest do wykonania, ja to wielokrotnie robiłem, ale to wymaga przemyślenia kwestii formalnych. W jaki sposób, to ja tego Państwu nie powiem, no bo właśnie na tym polega ta przygoda, że nikt nie wie i trzeba ryzykować. No więc to taka wskazówka dla autorów. Ci, którzy są dzisiaj czynni na rynku literackim, dostają nagrody, oczywiście nawet choćby się napieli, choćby im przysłowiowa żyłka pękła, to i tak nic nie wymyślą, a jak wymyślą, to zostaną przywołani batem do porządku i zawróceni tam we właściwą stronę, żeby biegli. Więc miejsca jest na działanie sporo, moim zdaniem. I tylko jak mówię, no, ludzie są tacy, że nie chcą brać na siebie ryzyka. Ja chociaż nie jestem, nie mam mnie w żadnym medium poza internetem i nie prowadzę żadnego popularnego teleturnieju. Często spotykam się z taką sytuacją, że wsiadam do tramwaju, a ktoś podchodzi nagle do mnie i mówi: pan Korylus. Ja mówię: tak, mam świetny pomysł, więc ja po prostu, proszę pana, ja się cały składam ze świetnych pomysłów. Mam po prostu, one do mnie przychodzą sekwencjami, te świetne pomysły, i znikają. Pomysł jest wtedy wart coś, kiedy jest zrealizowany, kiedy jest faktem. Proszę państwa, żadne pomysły nie istnieją. Żadne pomysły nie istnieją. Dopóki nie są zrealizowane. To jest fikcja po prostu, a my się nie zajmujemy fikcją. My próbujemy zrobić sprzedaż mimo tej opresji i tej ciasnoty, która panuje w głowach, bo to nie chodzi o ciasnotę na rynku. Chodzi o to, że ktoś mebluje ludziom głowy pod sztance i tam już nie ma miejsca na nic. Tak? I żebyśmy mogli tam wejść z treścią nową, świeżą, inaczej podaną, to musimy te meble porozwalać, drzwi wywalić, wpuścić tam jakiegoś powietrza świeżego, wyczyścić to wszystko, te wszystkie mysie kupy zamieść, szczury zdechłe powyrzucać i wtedy dopiero można coś robić. Ale do tego potrzebna jest odwaga autorów. Jedną ciekawą rzecz sobie przypomniałem. Przyszedł do mnie pan Piotr na targu w Lublinie i powiedział, że kiedyś jeden z historyków zebrał wszystkie dokumenty dotyczące panowania Zygmunta III Wazy, bo miał zamiar pisać jego biografię i nie napisał. I to jest, proszę państwa, coś niesamowitego. Facet gromadzi cały potrzebny materiał do napisania biografii najważniejszego króla Polski i ta biografia nie powstaje. Powstają jakieś serie przyczynków. To jest niezwykłe. Ja nie wiem, niestety nie umiem powiedzieć, czy te papiery gdzieś są, czy ktoś je rozproszył, czy co z nimi się stało, no ale taka inicjatywa była podjęta. I naprawdę to jest wstyd i hańba, że ogłasza się konkurs na książkę historyczną roku, do której się angażuje persony takie jak Zychowicz, a żaden historyk nie próbuje napisać biografii Zygmunta III Wazy. A jeszcze niektórzy się upierają, że taka biografia jest, a ja kłamię. No więc niech lepiej tego nie robi, bo się zdenerwuje. I może być różnie. Więc no to tak na koniec. Takie głośne myślenie, refleksje całkiem nieprofesjonalne, bo nie oddajemy czci Bożkowi profesjonalizmu, proszę państwa, nie robimy takich rzeczy, sobie po prostu gadamy. Jak dzieci na trzepaku, tak jak napisałem wczoraj, nie ma tu żadnej stylizacji, żadnej napinki, jak mówi młodzież, ani temu podobnych rzeczy. Próbujemy ustalić, jak jest i jak na tym zarobić. O, na sytuacji niełatwej, opresyjnej, ale jednakowoż takiej, z której jakieś wyjścia są. Także dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia, do następnego razu.